Ojciec ciężko chory, leży w łóżku. Ciężko chory na grypę. Matka ciężko chora, leży w łóżku. Ciężko chora na grypę. La, 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 la. Mocne chłopy to nie słabe, taki to o bez rękawicy, lewą ręką wiecie żabę. Nazywam się Zajdek Paweł, jestem z Dąbrowy Górniczej. Nie wiem za co, nie wiem skąd mi lęgną się dziwolągi, lęgną się dziwolągi. W kącie zęby szczerzy mucha w koło żywego ducha, w koło żywego ducha. No i w zasadzie o tym festiwalu dowiedziałem się potem pośrednio, że taki jest w tym roku i no, postanowiłem wziąć udział. Działacze, co nam Grunwald ten zapowiadali? Znów swoje chcieństwo tłumaczyli pięknie nam, że są konteksty, w których orły mecz wygrały, bo takie dno pozwala odbić się od dna. Grzyszko jak był tak niesamowicie wyrazistą osobowością, że trudno tutaj mówić o inspiracji. Każdy, kto próbowałby w jakiśkolwiek sposób, że użyję brzydkiego słowa, podrabiać Grzeszkowiaka, no jest skazany na klęskę, prawda? Bo byłby tylko i wyłącznie epigonem. My raczej czerpiemy z takiej, powiedzmy, tradycji krakowsko- czy krakowsko-warszawskiej. Od powietrza morowego, no i od wszelkiego złego, salon nieźle jest chroniony. Kazimierz Grzeszkowiak był osobowością. To był nie tylko twórca, tylko to była chodząca aura, że gdzie się pojawiał, tam czuć było, że to jest ktoś nie do końca pasujący do tej rzeczywistości, a jednocześnie doskonale do niej pasujący. Zapraszam zdobywcę pierwszego miejsca festiwalu imienia Kazimierza Grzeszkowiaka. Paweł Zajdek. Wyróżnienie dla pana Juliusza Wątroby. Trzecie miejsce. Stanisław Rzepiela i Michał Chrudziński. Brawa, to jest trzecie miejsce. W kategorii na utwór słowno-muzyczny. Jesteśmy zespołem FM Kwadrat. Pochodzimy z Ciechanowa, ale spotykamy się głównie w Krakowie. To jest Michał, ja mam na imię Fiona, Emilia, Ewa i Jacek. Nie ma weny, gdzieś uciekła, pójdę za nią, aż do piekła, w piekle pełno jest pomysłów, pójdę tam, nim wszystkie prysną, jestem w piekle, tu jej nie ma, skąd wziąć pomysł, skąd wziąć temat.